Słuchajcie, zapowiada się perełeczka w samym centrum niewielkiego miasteczka. Stoi rozpadający się domek. Moim zadaniem jest oprowadzić was po nim. Zostało bardzo dużo rzeczy, co dodaje charakter temu miejscu. Wow, mam nadzieję, że resztę pomieszczeń wygląda tak samo jak salon? Chyba salon. Adapter. Ave Maria. Najprawdopodobniej bardzo religijna rodzina. Obrazek 3D. Idziemy dalej. Oj, tędy chyba nie przejdziemy. Tutaj jakieś zapiski. Być może projekty. Szafa wypełniona dokumentami. A co to jest? Ojej. Made in Italy. Jakaś włoska kafelka. No, powiem wam, że zapowiada się dobrze. Mam tylko nadzieję, że resztę pomieszczeń wygląda tak samo. Że jest wejście główne. Kominek. Naprawdę niesamowita kapsuła czasu. Dwudziesty rok. Według kalendarza wychodzi na to, że 4 lata temu został opuszczony ten dom. Tu mamy zdjęcia rodzinne. Gdzie podziała się rodzina? Na pewno mieli spadkobierców, bo widać tutaj dzieci. O kurde. Miejsce naprawdę robi wrażenie. Praktycznie wszystko zostało. Są tutaj ślady dewastacji. Ale mimo to i tak wygląda pięknie. Niesamowity kredens. Troszeczkę już zniszczony. Witraże rozwalone. I od razu wchodzimy do sypialni. Wow. Ale łóżko. Tapeta pod kolor łóżka. Kurde, jaki odkurzacz. Albo sprzęt do czyszczenia dywanów.
Możliwe. Właśnie takie perełki mi się podobają. Tylko coraz ciężej są dostępne już. Idziemy zobaczyć do góry. A naprawdę wypas. Dobra. Idziemy. O kurde. Tutaj schody również nie są w najlepszym stanie. Schowamy się do pokoju. Kolejna sypialnia. Tutaj ewidentnie ktoś wszystko powyrzucał. Ale zobaczcie, szafy nadal wypełnione ubraniami. Chyba kompoty. Czy co to jest? Wyglądają na kompoty. Tu też jakaś graciarnia. Na wprost domy. Zgaszę na chwilkę lampkę, żeby mnie tutaj nikt nie widział. Ozdoby świąteczne. Jakieś stare zdjęcie ślubne. Zobaczcie ten rowerek stacjonarny. Ciekawe ile ma lat. Odkurzacz. Kurde. Mega super. O, wejście na górę, ale powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Dobra, zaraz tam wejdziemy. Tylko zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. Jakieś księgi. A w szafie? Ubrania. Stare tapety. Próbujemy się dostać na górę. Żeby nas nikt nie widział. O, tu już trzeba lampkę. Wow, jaka wanna żeliwna. Mega stara. Zdjęcia. Pozwijały się. Zobaczcie. Jaś i Małgosia chyba. Tutaj muszelki wysypane. Kolekcja starych przedmiotów.
Może zdjęcie całego pokolenia? Nie, albo i tak. Kto wie? Bardzo ładne zdjęcie. Pod spodem jest drugie. Również jakieś stare tapety. Dobra, schodzimy na dół i zobaczymy pierwsze piętro całkowicie. Wchodzimy do reszty pokoi. O kurde, kolejna sypialnia. Wow, to naprawdę urokliwa. Szafę ktoś przewrócił, szkoda. Zobaczcie to łóżko. Normalnie pościelone. Naprawdę wehikuł czasu. To chyba miało być jakieś drzewko bonsai. Świecznik. W szafie na pewno ubrania. O kurde. Teraz to pozbieramy. Dobra. Jeszcze jedna sypialnia? Chyba tak. Całkiem fajne drewniane łóżko. Ale tutaj się trochę porozwalało wszystko. Paus. Benedictus. A tutaj co? Jakiś mały pokoik. Chyba nic tu nie znajdziemy ciekawego. Dobra. Zobaczcie tą niesamowitą kuchnię. O kurde. Jakby wczoraj się wyprowadzili. Kredensik wypełniony
krzykliwym. Kuchnia się troszeczkę rozpada, ale mimo wszystko ma swój urok. Te wszystkie elementy, które tu pozostały, oraz zamknięte piwo Jupiler, czyli typowe belgijskie piwo, polecam. I tutaj chyba wejście było do piwnicy kiedyś, ale zasypane już jest. Najwyższa pora stąd wychodzić. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia na mojej kolejnej wyprawie.